Lewin. Jest Lewin Dorota Dora i jest Lewin z Polski, z jedno po drugie. No. Co to jest za książka? Ta. W języku francuskim, o brygadach międzynarodowych. O brygadach międzynarodowych. Gdzie to jest Zofia Schlejen? Z którą jechaliśmy razem. Salzmann. Schlejen. Rakrega. A ta no se oczy. Szunda warlo. Schlejen. Smorony soku. Pierre Schlejen powinna być tutaj. Arbe się moczyli Judim, Dora. Ken. Schlejen Zofia. Schlejen Mieczysław. No, zaczniemy od Schlejen. Tak. Tutaj, w tej książce wojownicy brygad międzynarodowych, tak? Brygad międzynarodowych. Wydana przez Dawida, napisana przez Dawida Diamanta, znajduje wiele nazwisk ludzi, z którymi jechałam, czy razem do Hiszpanii, czy razem byliśmy, pracowaliśmy razem. Między innymi osoba bardzo bliska, która zmarła w Polsce już kilka lat temu, Zofia Schlejen. Zosia, z którą byliśmy na jednym łodzi rybackiej razem w drodze do Hiszpanii. Z nią spotkałam się we Francji, w komitecie, gdzie przygotowani byli ludzie do wyjazdu do Hiszpanii. A stamtąd ruszyłyśmy razem na południe Francji, już w tej chwili ja sobie zaraz przypomnę, jak się to nazywa, niedaleko Marsylii, prawda? I tam zbierały się kobiety z różnych stron świata. Tam była Rumunka, była Polka, był również z Anglii, Sam Lewin. Sam, jak... Russell. Russell, ale inaczej on miał... Lesser. Lesser on się teraz nazywa. Prawda. Ale... דורה, אני יכול לשאול שני שאלות? לא. תעני לי בפולנית, כאילו שאני מבין. לא. את חשבת על זה במהלך השנים, על העניין הזה באמת שדיברנו עליו מקודם, איך יכול להיות שכל כך הרבה יהודים היו שם? יש לך איזה הסבר שלך למה היו כל כך הרבה יהודים שם? לצ'קו, תק דושו, ז'ידוף תם פבוק, תושב, אבל שלי פריקתך מנצנת טובר. לא, גבוב נפובות. To było to, że uważali, prawda, że toczy się wojna przeciwko faszyzmowi. I jeżeli ta wojna będzie zakończona zwycięsko, prawda, to będzie rozwiązanie dla problemu antysemityzmu. I to był główny powód, dla którego przyłączyli się do brygad międzynarodowych i pojechali do Hiszpanii. יהודים גם היו חברים בהרבה מאוד תנועות וארגוני שמאל, קומוניסטים, הם היו בדמויות במקומות מרכזיים? גובני, to byli członkowie partii komunistycznej, których partia posłała, ale nie wyłącznie. Tam byli również i socjaliści, prawda, byli socjaldemokraci, socjaliści byli. I byli również i bezpartyjni, którzy widzieli przyszłość, prawda, dla Żydów właśnie w tej wojnie w Hiszpanii przeciwko faszyzmowi. I to ich głównie, prawda, pchało do tej wojny z wszystkich stron świata.